Twoja telewizja. Mazowsze TV. Dużym. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka na strefie rekreacji. Urządzamy całą imprezę z funduszy unijnych pozyskanych. Także bardzo mi miło gościć wszystkich Państwa i życzę oczywiście udanej zabawy. Dzisiejszy festyn nosi nazwę Impreza Folklorystyczna Kulturalna dla Dzieci z terenu lokalnej grupy działania między Wisłą a Campinosem. I środki te zostały pozyskane z funduszu, który się nazywa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. I dla najmłodszych, i dla starszych bardzo dużo zajęć różnego rodzaju sportowych, konkursy, w których można wygrać nagrody. Są występy naszych najmłodszych mieszkańców, które oglądają rodziny i mam nadzieję, że napawają ich dumą. Mamy pokazy ratownictwa, szkolenia, można także zjeść jakieś słodycze, pożywić się tutaj smalcem z ogórkiem kiszonym, tak? Czyli tak, festyn dzisiaj jest bardzo na ludowo, tak jak widać, inscenizacje, oprócz zajęć sportowych, bardzo na ludowo. Za naszych czasów wyglądało to niestety troszkę inaczej, tak? Formy Dnia Dziecka ewentualnie w szkole, ale nie były tak to rozbudowane uroczystości jak dzisiaj, więc cieszę się, że u nas o wiele bardziej celebrujemy w tej chwili i że jest znacznie więcej atrakcji niż kiedyś. Także to jest bardzo duża radość dla nas. Udało się gminie zrealizować dwa projekty w formie festynów z dofinansowaniem środków unijnych. Były to kampanie promocyjne Karpia w 2010 roku oraz kampania promocyjna Pstrąga w 2011 roku. W obecnym roku będą realizowane jeszcze projekty polegające m.in. na przygotowaniu wydawnictw związanych z obchodami 700-lecia Babic. Zapraszam na 15 sierpnia na piknik babicki, gdzie będą cała moc atrakcji, świetne występy zespołów, także zajęcia sportowe, rozgrywki siatkówki. Serdecznie zapraszam na wszystkie uroczystości, które odbędą się w tym roku, a jest ich bez liku. Także serdecznie zapraszam na murnał w Starych Babicach, który opowiada o historii. Także bardzo miło mi będzie Państwa gościć. Twoja telewizja. Mazowsze TV.